Kochani moi, a tak to wygląda od kuchni. Możecie sobie w projekt Babylon zagrać kilkoma czołgami. Macie szerszenia Cerbera, dwururkę podwójnego, tak, Granadiera Malachita Lagioferrata. To są odpowiedniki czołgów, oczywiście dziewiątych poziomów. Tutaj wszystkie są w miarę widoczne, T-49, T-54. Macie Proga, macie Centuriona, no i AMX-a oczywiście. A jak wyglądają nagrody? Słuchajcie, tutaj też warto przejść do tego, żeby zobaczyć, jak wyglądają te nagrody. Tak jest, odszyfrowywanie nagrań, czyli mamy tego storyline'a i tak dalej, wszystko, cały nowy storyline, czyli ta historia opowiedziana inna też tutaj jest. Nergala zaraz zobaczycie. A jak wyglądają te nagrody? Zobaczmy. Ok, odblokowujecie kolejne czołgi do grania tego trybu, spoko. A na samym końcu czeka na was czołg premium Nergal. Jak się nim gra? Zobaczycie za moment. Pełna unikalna załoga. Mi się bardzo podobają te załogi z tymi skinami. Wyglądają po prostu super. No a tutaj widzimy, że mamy do zgarnięcia obligacje, mamy do zgarnięcia dyrektywy, mamy do zgarnięcia eksperymentalne wyposażenie, mamy do zgarnięcia też jakieś boosterki na kredyty. To są stóweczki. Szkoda tylko, że jedne dali. Wydaje mi się, że Wargaming kiedyś tych wszystkich właśnie bonusików dawało więcej, teraz się powstrzymują, a szkoda, bo życie byłoby jeszcze piękniejsze. Także moi kochani, przed obejrzeniem tego filmu albo po obejrzeniu tego filmu dajcie mi proszę znać, czy będziecie robić Nergala, czy może niekoniecznie, bo mi się wydaje, że to wcale nie jest takie złe, jakby tutaj ludzie mówią. Niektórzy mieszają ten czołg z błotem, że totalny syf, trash, gówno, niegrywalne, a mi się wydaje, że tym pograć można. Czy to jest taki czołg na najwyższym poziomie? Nie. Czy to jest A-tierowy czołg, jeżeli chodzi o tę skalę najlepszych czołgów? Też nie. Czy to jest taki BC-tier? Chyba tak. Raczej bym go gdzieś tutaj wrzucił, na pewno bym go nie wrzucił w jakimś E albo F tierze, są gorsze czołgi niż ten, ale tak jak mówię, dziesiątek mi nie dało, więc też na to uważajcie. Zapraszam was do obejrzenia tych bitewek, dajcie jeszcze raz, tutaj podkreślam, znać w komentarzu, czy będziecie robić ten tryb, czy nie, a ja wam zrobię jakiś tutorial, jeżeli tak, to wam chętnie pomogę, to po pierwsze, a po drugie, czy Nergal będzie u was w garażu niedługo, to napiszcie oczywiście i do zobaczenia, miłych bitewek. Patrząc sobie na tank z GG, możemy wydedukować jedno. Ta maszyna nie będzie idealna do robienia sidescrapu, ale zarąbiście to wygląda. Serio mówię, no mi się to podoba. Akurat ja jestem fanem takiego stylu 3D. No rozumiem, że jeżeli komuś z was to się nie podoba, to można sobie po prostu ten styl zdjąć w wielu przypadkach i cieszyć się czołgiem bez takiej skórki. Co do samego czołgu, słuchajcie, zaraz wam powiem. Na pewno pierwszy start, ta pierwsza bitwa. No już czujesz, że jeździsz mamutem. No mamy tutaj różowe turbo, a nie za bardzo chcemy jechać do przodu. Jeżeli słyszycie po moim głosie i po tym, że mówię przez nos, no to dlatego, że się troszkę rozchorowałem, nie czuję się najlepiej. Ale odcinek z Nergala musi być, koniecznie, dlatego wstałem troszkę wcześniej. Pomimo tego, że pewnie powinienem leżeć cały dzień w wyżę, no to jeszcze będzie streamek. Zobaczymy, jak ten czołg się spisuje. Zobaczymy też, czy w ogóle warto poświęcać swój czas. No chyba, że gracie w tę grę, tak? Macie jakąś tą grupkę znajomych, z którymi możecie sobie pograć ten tryb. Bo wydaje mi się, że ten tryb może być naprawdę spoko i naprawdę ciekawy. Pytanie brzmi, czy to będzie tryb dla casuali, czy nie. Zrobię wam oczywiście z tego cały tutorial, jak grać, czym grać, jakim zestawem czołgów. Ale na razie Nergal. Dzisiaj mamy Nergala, jutro zrobimy trybik. Okej. Okay. Jedna pecha weszła, więc fajnie. Chcemy podjechać bliżej? Chyba musimy, co? Chociaż granie na wieżę też nie byłoby takie złe. Bardzo blisko podjechał ziomek. Sprawdźmy, czy możemy go właśnie złapać tutaj w takiej niefajnej pozycji. Czekamy. No, naprawiasz czy nie? On chyba w ogóle nie ma... No dobra! No dobra, było miło. Tutaj nie ma sensu się wystawiać. Standardowo, jak strzeli ktoś wam pod wieżę, to wieża wam pada. Ja ją sobie naprawię, wiecie czemu? Bo obrót wieży będzie zbyt słaby. Pałeczka została wyzerowana prawdopodobnie przez lorkę, która zajęła sobie środek. To jest bardzo dobre zagranie. Ja się postaram tutaj zagrać tak, żebyśmy mogli zrobić więcej tych obrażeń. Dobra. No, wydaje się mułowaty, to na bank. Wydaje się mułowaty, to na bank. Ja tam nie podjadę. Póki jest tam ta lorka, mnie tam nie ma.
Kurczę, no gdybyśmy zagrali drugą stronę, no. Jak tylko podjadę, ta lorka się uaktywni, wiecie? I mi zrobi kokosa. O. Albo i nie zrobi, bo jest gdzieś tam, w cholerę, na drugiej stronie mapy. Tak też można. Dziwne, co? Oboje strzeliśmy w sumie w to samo miejsce. Albo obaj. Ósemeczki mam wrażenie, że to będzie dingać. Nie mówię, że te deki, ale niektóre ósemeczki, ten czołg może dingać. Pytanie brzmi, czy może je też tak łatwo przebijać, bo to jest istotne. Jak na razie idzie całkiem okej. Okej. Trzeba bliżej tego kąta właśnie łapać te pechy. Nie mam problemu z przeładowaniem. Moim zdaniem przeładowanie na tym czołgu jest bardzo spoko. Nie czuję, że nie, słuchajcie, że mam jakiś słaby reload. Okej, tutaj będzie wchodzić za zero. To są te przednie części wystawionych tych traków, dlatego musicie na nie uważać. Wizualnie czasami może to mylić. Ale proszę, dwururka, bomba. Jak na razie ci goście mają problem, żeby mi w ogóle przebić. O, przyjechał pan Lorraine. Okej, dał mi jedną za darmo. Będziemy chyba respektować tę lorkę, co? Takie mam wrażenie. Problemem jest to, że teamek mi się skończył. Słuchajcie, to mogłaby być nawet spoko gierka, gdyby mój teamek tak szybko nie wyparował. Póki ten Tiger P żyje, wydaje mi się, że ja muszę zjechać po groma. Widzę, że Polak chce to zrobić. A my sobie zjedziemy po groma. Dlaczego zjechaliśmy po groma? No, słuchajcie, trzeba było wyeliminować tego gościa, jakby chłop mi wjechał na plecy albo gdzieś na bok. Minus 800 na strzał. To by bolało. Bez sensu. I ta lorka to w ogóle żyje dłużej niż powinna. Ja nie rozumiem. Chłop, co nakarał tutaj ludzi. Bardzo nie podoba mi się to, co się dzieje. Muszę, no ja już chyba muszę robić maksa w tym momencie, co? Ciekawe, jak odwrócony sajdzik by sobie radził. Trzeba będzie też przetestować, ale chyba wątpię. Patrzę na ten profil tego czołgu i tak raczej średniawka. Odbijmy sobie apeczka. Opa. Kurde, no. Tier 8, tier 7 matchmakingu. Powinienem dobić Nergala, jakby co. Chyba powinienem się skleić do tego. Nieważne, już nieważne. Wszędzie byli goście, słuchajcie, nie było jak uciec. Chciałem też zobaczyć, czy to coś odbije. Nie jest źle. W takim matchmakingu nie jest źle, ale wiadomo, że czołg nie należy do niejakichś najlepszych. Przede wszystkim musisz lubić wolne czołgi, które coś tam czasami na swoim poziomie mogą odbić. Niestety, ale ta maszyna będzie tak niszczona w tier 10 matchmakingu, że to nie będzie dwururka i Skoda, bo nie masz takich potencjalnych możliwości do zrobienia uszkodzeń. Dlatego tutaj miejcie to na uwadze, że ta gierka nie oznacza, że ten czołg zawsze będzie jeździł i robił dymka, a my sobie sprawdzimy następną. Czy na mapie Cliffy, moi drodzy, Nergal będzie taką samą bestią jak na lotnisku z siódemkami? Mam pewne obiekcje. No mam pewne obiekcje. I wydaje mi się, że tutaj już mogą dla takiego Nergala zacząć robić się Skody nawet na tym równym MM-ie. Ale zobaczymy. Bardzo bym chciał dostać 10 poziomy, bo na 10 poziomach hateki tak i tak mają ciężkie życie, tak? Czołgi ciężkie, ósemki tak mają ciężkie życie. Niektóre sobie radzą lepiej, niektóre gorzej. Ale dla żadnego z nich nie jest to idealny matchmaking, albo nawet fajny i przyjemny. Co innego niszczyciele czołgów, tak? Staniesz sobie takim SUE, z KPTK, Skorpionem. Gdzieś tam z tyłu, na drugiej, trzeciej linii sobie farmisz, bo masz penetrację. No tutaj tej penetracji nie ma, musisz pojechać na blisko, nie możesz snajpić, no bo jak? Te działa nie są przeznaczone do snajpienia i już robią się problemy. No dlatego was uczulam, że Nergal wcale nie musi być super, ale może być po prostu średniakiem, o. Czy jest to dobra maszyna w swoim segmencie? No.
Ja bym się nie rzucał na takie stwierdzenia. Ale czy warto go zrobić? To jest lepsze pytanie. Czy warto go zrobić? To jest lepsze pytanie. No i tutaj wiecie. Wszystko zależy od tego, ile czasu poświęcacie na gierkę. Czy będziecie grać dużo ten tryb? Jeżeli wam się tryb spodoba, to sądzę, że i Nergala można sobie w garażu przytulić, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Nie chcę was tutaj też szaleńczo namawiać. Róbcie ten tryb, grajcie ten tryb, jak wam się nie podoba, żeby zrobić Nergala nagrodę, która na przykład dla was będzie bez sensu, nie? Tej pozycji nie powinno być, moim zdaniem. Ta pozycja jest totalnie głupia, że nie możesz zagrać środka z jednej strony, a z drugiej strony możesz sobie grać bez problemu. Świetna, świetny, po prostu świetny wargame. Jak nie umiecie robić map, to może dajcie komuś, kto ma odrobinę oleju w głowie, co? Przyjęliśmy dwa strzały od RHM-a, trudno. Trochę soli się ze mnie tutaj wylało, że tak powiem. Nie jadł. Okej, okay, nice. Kurde, nie wiem, no mam wrażenie, że ten czołg sobie dobrze radzi z jakimiś magikami i hatekami na swoim tierze. No te deki to widzieliście, co? RHM zapeków mnie tutaj trzaskał wręcz tak mocno, że aż nic po mnie nie zostało. Ej, ale to coś dinga. To nawet potrafi coś podingać. Interesujące. Myślałem, że to będzie odbijać mniej. Wiecie, no też jest taki motyw, że ludzie jeszcze modelu może nie znają, tak? Bardzo ładnie grasz na bierze. Jest też tak, kochani, że ludzie nie znają modelu, przez co mogą po prostu źle mierzyć, nie wiedzą jak mierzyć, nie wiedzą jak dobrze tutaj się ustawiać i strzelać w tę maszynkę. No, loreczko. Minus 380, 1800 uszkodzeń już mamy. Prawie 900. Fajnie byłoby zrobić tego mida, nie? Fajnie byłoby skończyć tego obsydiana i puszcząć sobie po tego Czecha. Ale czy ja mogę to zrobić? No zobaczcie, mam u góry burą. Mam na rampie Renegade'a. Moim zdaniem nie ma opcji. Nie mamy HP. Także same problemy w tej rundzie. Ale i tak uważam, że nie jest źle, jak na te dwie pechy przyjęte od RHM-a. Że tak powiem z dupska. No ale co się stało, to się nie odstanie. Kurde, no boję się. Chciałbym tutaj coś zrobić. Chciałbym coś pomóc, ale się boję. Nie wiem, gdzie jest Isu. Gra górę czy dół? Tego gościa musimy skończyć, tak? Mierzmy sobie to idealnie. Dajmy tubę. I być może jeszcze złapiemy gdzieś tutaj Renegade'a. Albo obsydiana. O. Nice. Wyciągnął mi lorkę. Super. No widzę, że Renegade w takiej pozycji to nie będzie mieć raczej problemów, żeby nas przebijać. Tam jest czeski czołg. Dobra, wiecie co? Ja sobie zjadę. No pojechałbym po niego, no. Po tego Czecha to chciałbym. To sobie zniszczymy, żeby nam nie przeszkadzało. I problemem dla mnie jest na przykład zajęty heal przez Buraskę. I tak jak widzicie w drugiej rundzie, to coś odbija. I tyle mogę wam przekazać, że ten czołg czasami potrafi coś dźwignąć. Na swoim tierze jest okej. Pytanie brzmi, jak jesteście dobrze ustawieni? No tutaj ta ostatnia PSK przyjęta przeze mnie od Renegade'a nie była najlepsza. Nie. Ja się tutaj tak wystawiać absolutnie nie będę. No jestem jednostrzałowcem teraz. Słuchajcie, jestem jednostrzałowcem, nie ma Buraski. Jak wyjadę na tego Renegade'a, to prawdopodobnie za to zginę. Ale z drugiej strony i tak gierka się kończy. Jeżeli tutaj chłopaki nie chcą nic zagrać, to może ja spróbuję. Od RHM-a? No pewnie, że tak, dawaj. Powinniśmy mieć bicie na wieżę? Powinniśmy, ale tam za mało. Za piksel, to nie wejdzie. Okej. Rene jest bardzo bez pozycji. Ale widział, że po niego wjeżdżam, więc zagra pewnie rampę. On nie gra rampy, to chyba może nawjechać, co? Ekstra, nawet to Udes był pierwszy. No ja zanim się ruszę i odpalę, panowie i panie, to chwila mija, to nie jest tak, że ten czołg osiąga prędkość maksymalną też w sekundę. No raczej nie. Arta wyjęła nam
ziomeczka. I pytanie brzmi, czy tutaj ktoś siedzi na tym gnieździe. No są powalone drzewka, co sygnalizuje, że ktoś tutaj może grać. Ale czy... aby na pewno. No i jestem ciekaw, jak wy podchodzicie do Nergala. Jak wam się podoba Nergal? Dobra maszyna? Słaba maszyna? Średni? Przeciętny? Od 1 do 10? Ile byście mu dali? Ile dajemy Nergalowi? Od 1 do 10. Oj, kurczę, nie trafiłem. No ale to też na blindzie było, więc nie ma co się spinać. O, ale bomby w niego lecą. No i co, druga runda. Zrobione 2800. Dwa kile po dużej stracie. Aha, aha. Nie podobało mi się jakby co. Odznaka drugiej klasy, 1700 odbitego, 2800 zrobiliśmy. Expa też coś wpadło. Rozsyłacz, HP i turbo, taki zestawik jest grany. Sądzę, że innego nie potrzebujecie na tym czołgu. Mówię to całkiem szczerze. No i będzie rzeczykowe losowanie ciągle na ósemki, ale słuchajcie, ja w sumie jak gram u siebie, czy nie u siebie, czy jak w ogóle gram ósemki, to te ósemki mają chyba najlepszy matchmaking ze wszystkich, z tym możemy się zgodzić. Okej, czasami faktycznie rzucę na te dziesiątki, tam 2, 3, 4 razy z rzędu potrafię wrzucić, ale jak sobie ostatnio grałem solo, na przykład Terminatorem, to miałem ciągle ósemeczki, dziewiąteczki, rzadko kiedy mi to dychy w sumie dawało. Pytanie, z czego to wynika, być może z godzin. Wydaje mi się, że ten matchmaking jest na tyle dziwnym tworem, że czasami możesz wejść jednego dnia i mieć zarobistą sesję, bo ci po prostu fajny matchmaking daje, a drugiego dnia wchodzisz tym samym czołgiem, grasz w tych samych godzinach i nagle już jest zupełnie inna śpiewka i jesteś tyrany. Jakby co, to ja też przez to przychodzę. Ale ciągle chcę zobaczyć i zagrać tym czołgiem na dziesiątki. Postaram się tutaj znaleźć jakąś gierkę na dziesiątki, moi drodzy. Zobaczymy, czy się uda. Jadę jak totalny mamut od lewej strony, nie od prawej. I nie wiem, czy dobrze robię, jadąc na przykład i grając po tej stronie doliny na dwie arty. To już może być... oho. Mam wrażenie, panowie i panie, że to jest chyba błąd. Wiecie czemu? Nikogo tutaj nie ma. Myślałem, że ten TS będzie chciał podjechać, ale nie chce. I zaraz zostaniemy sfarmieni. Takie jest życie. Jezus, jaki to ma profil dziwny. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, dlaczego te ludki tak grają. No ale jak pójdziemy do garażu, to pójdziemy do garażu, łatwo. Mówiłem, że muszę zebrać dwie pechy za darmo. A tak naprawdę może trzy. No ale zostawanie w tamtym miejscu wiązałoby się z tym, że zrobię dwie pestki i zginę. Po prostu. Ja bym tam zrobił dwie pestki, bym zginął. Jakby po mnie wjechali, to więcej bym tam nie ustał, nie ma szans. Więc czasami lepiej jest w taki sposób właśnie stracić HP, ale mieć szansę na zrobienie czegokolwiek. Te 29 snajpi z mida, te 54 snajpi sobie z redline'a. Świetne czołgi do grania na wieżę, ale to też trzeba wiedzieć, że można tym wcisnąć W. Także widzicie, matchmaking niby super. Matchmaking mam niby super, ale jednak mój teamek nie za bardzo chce grać w grę komputerową. No i co zrobicie? No nic nie zrobicie. Okej, okay. Pęki na górną płytę nie ma, ale to nie jest szokujące. No i zobaczcie, gdybym pojechał sobie do miasta, to już bym sobie nafarmił dymka. Może i dostałbym tubę od groma, spoko, ale przynajmniej coś mógłbym zrobić. A w tym zestawieniu, na tej mapce, no za dużo zrobić nie mogę. To się cofnijmy. Spróbujmy tutaj przyblokować tę flankę. Ja i tak znowuż muszę się cofnąć, bo jeżeli AMX dojedzie i coś jeszcze, to zostanę tutaj złapany. Widzę, że też pada mi miasto. Znaczy pada mi miasto, nikt do miasta ode mnie nie pojechał z teamku. Więc to taki smaczek. Powiem tak, ta runda jest najgłupszą rundą, jaką widziałem ostatnimi czasy, serio. Nie mam ani doliny, ani miasta. Mój teamek siedzi pochowany po krzakach. No to co, no to snajpimy. Widzowie, szczera opinia o Nergalu, czy potrafi snajpić? Definitywnie czołg snajperski 2x2 zostały dane. Super. Zobaczymy, czy możemy wyciągnąć więcej. Uwaga, 3x3. Sprawdzimy, czy to weszło. Na czym robić presję? Snajpić czy nie? Panowie, to już jest koniec, nie ma już nic. Dymeczek na VR-ce sobie jedzie, ja jestem poza pozycją totalnie, będę bity w plery. Nie mam do zagrania niczego. Mój teamek gra totalnie na awku, a ja coś odbijam. I to jest fajne, że ten czołg coś odbije, naprawdę. To jest mega, mega spoko, że ta maszynka jest w stanie coś odbić. I ona odbija dość sporo. Swoje tiery,
Ten czołg Dinga naprawdę okej. 3000 odbiłem, zrobiłem 2000. Nie mam w ogóle drużyny. Moja drużyna nie grała w tę grę. Oni byli po prostu jak takie strachy na wróble rzucone gdzieś tam na pole stojące do samego końca. No, niestety. Ale tak czasami bywa na tej mapie. Wydaje mi się, że Wargaming powinno sensownie przemyśleć ilość krzaków na tych mapach, bo te wszystkie krzaki w tym miejscu powodują tylko to, że ludzie jadą na samym początku i tutaj stoją. Kiedyś nawet tymi HTK-ami czy TDK-ami grali sobie ze środku, jechali do miasta albo stali chociaż tutaj. Teraz te wszystkie krzaki przyciągają każdego ziomeczka i nic z tym nie da się zrobić. No dobra, zrobiliśmy 2000 z hakiem. Ale zobaczymy dokładnie ile. Panowie i panie, trzecia runda została zagrana Nergalem. Zrobiliśmy 2500 obrażeń. Patrząc przez to, jaką mieliśmy drużynkę, to i tak cud. Dosłownie cud. No i czwarta bitwa. Niestety, dziesiątek nam nie dało. Brutalne jest życie. Czasami chcesz dostać te dziesiątki, żeby zobaczyć, czy ten czołg w ogóle cokolwiek będzie mógł na nich zrobić. No ale nie ma to nie ma. Profil wygląda prześmiewczo. Prześmiewczo obrzydliwie. Umówmy się, to jest... Nie ma chyba osoby na serwerze europejskim, która powiedziałaby, albo w ogóle jakimkolwiek, która powiedziałaby, że ten czołg wygląda pięknie. Albo może przez właśnie tutaj ten myk swojej brzydoty może być ładny. No tak też może być. Co chcemy zrobić? Chcemy przetestować wieżę? No wieża tego czołgu jest całkiem spoko. Tutaj te włazy będą dostawać tuby. Ale to nie są włazy dużej wielkości, więc na średnim i dalekim dystansie rzadko kiedy w ogóle dostaniecie tubę po tych włazach. Dlatego pojedźmy sobie na blisko i zobaczmy, czy będziemy w stanie coś ustrzelić. Po tej mapie po tej mapce, którą graliśmy na Lakeville, to tak średnio. Ale może coś się uda. No tak jak mówię, no Nergal demonem prędkości nie jest. Coś tam Dinga. Działo ma okej. Okay. Ale czy jest topową premką? No, absolutnie nie jest. Absolutnie nie jest. Luwe, Emil, dwururka. No tutaj będzie dobry sprawdzian. Tutaj będzie dobry sprawdzian. Czy ja chcę podjechać na blisko? Jeżeli tak, to musiałbym to zająć od tej strony. I dopiero wtedy tak o podjechać, bo tutaj jestem na dość dużym przystrzale. Chłopaki nie chcą grać agro, nie chcą się wychylać, zobaczcie. Przynajmniej jeszcze nie. Więc ja nie mam za bardzo nic do roboty. Opa. On tylko na pikselek i mówi, okej, okay, dobra, jesteś na spocie, to ja się nie wychylam? Czy będą się chcieli wychylać? Mi się wydaje, że oni się prędzej czy później wychylą. Wiecie co? A jakbyśmy sobie podjechali tutaj. Czasami ta frustracja właśnie też, że nikt się nie wychyla, nie chce się strzelać, to powoduje takie wychylenia jak te właśnie. Aż za bardzo, bo on tam najeżdża na ten nasyp, a mógłby sobie grać na płaskę, wtedy mniej czołgu by pokazywał. Ale wiecie co? No my musimy coś zrobić zaraz, tak? Nie możemy tak stać i czekać na zbawienie, bo to nam nic po prostu nie da. Skrócić dystans i pytanie brzmi, na co grać? Czy chcemy grać na dwururkę? Zasłonię cię, kumpel. Bo oni cię tutaj rozczłonkują. Ile masz HP? To mało. Ciekawe jest wychylanie się na tę gąskę. Bo oni ci pestki dać nie mogą. Okej. Okay. Więc tutaj takie wychylanie się Nergalem, może mieć sens. To może mieć sens. Zobaczcie, ludzie często będą dawać się łapać i strzelać po tych traczkach. Bo ta gąska będzie tutaj mega obijana. Zobaczcie, jak ja się tutaj wychylam właśnie. Żeby tylko strzelano do mnie albo po wieży, albo po tym przednim traczku. Nie pokazuje nawet chyba przedniej płyty. To jest ciekawe. Ładna pecha po wieży dostałem po ganku. Zobaczcie. Więc to też nie jest tak, że ten czołg będzie niezniszczalny, gdy będzie grał na wieżę. Ale jak się dużo ruszacie... To być może, czemu nie? Mierzy mi tam po tych trakach, widzę to. Tygrys. Na pewno chcielibyśmy złapać tygrysa. Jak on się wystawia teraz, o mój Boże. Bo jeżu, jeżu.
Jakby luwę padł, to jest idealnie. Kochani moi, luwę musi paść. Dobra, dawaj, robimy test pancerza. Raz. Dwa. No nie lata mnie to. Ale... Czy są gorsze premki? Pewnie są. Czy są lepsze premki? Pewnie są. Ale nie gra się tym źle. To jest najgłupsze w tym wszystkim, że mi się tym źle nie gra. Więc jak ktoś z was zrobi tryb mirny, to być może wcale nie będzie narzekał, że dostał taką, a nie inną premę. I mówię to całkiem odpowiedzialnie i całkiem serio. Możecie sobie zapisać moje słówka, że ten czołg jakimś gównem nie jest. Tylko jest to na pewno maszynka dedykowana dla ludzi, którzy lubią czołgi ciężkie, którzy lubią chateczki i to wolne chateczki. Chodź. No chodź. No chodź, dawaj pestunie, dawaj. On chłop ci na plecy wjeżdża. No tutaj i tak już czterech zostało. Którzy lubią wolne chateczki, którzy lubią takie maszyny specyficzne, bo to jest specyficzny czołg, słuchajcie. To na bank jest specyficzna maszynka. To nie jest czołg dla ludzi, którzy, wiecie, tak jak Buraska czy Prog, że wejdziesz sobie na to i będziesz orał i tyrał czachy. On ma swoje dość duże mankamenty. Wolne to, mulące, specyficzny wygląd też posiada. Nie wiem, no odbija. I potrafi coś tam odbić, o ile cię ktoś nie namierzy po dolnej płycie, nie? No bo wtedy to jest lipa. Także sami musicie zdecydować, czy warto grać mirny, żeby wziąć tę maszynkę. Powiem tak, ja i tak na pewno będę grał, ale decyzja zależy od was. Zrobiliśmy sobie 4 gierki tym czołgiem, więc możecie dać mi znać w komentarzu, czy będziecie robić Nergala raz jeszcze, czy nie. Popatrzyliście sobie na te bitewki, mniej więcej wiecie, czy warto, czy nie warto. Ja wam nie będę mówił, róbcie, albo nie róbcie. Nigdy się tego raczej nie chcę trzymać w ten sposób, ale pokazuję wam, żebyście sami mogli zdecydować, czy ten czołg jest wart zachodu, czy może niekoniecznie. A jak wygląda sesja, też już mówię. Proszę bardzo, zagraliśmy 4 bitewki. Zrobiliśmy 3100 w 4 bitewkach. I coś tam jeszcze, nawet asysty skubnięte. Nie udało się zrobić masterki, ale to nic, pewnie zrobimy ją niedługo. Także tak wygląda Nergal, a ja wam życzę powodzenia w trybie mierny.